Piotr kupił sobie motocykl i bardzo dobrze go kupił, chociaż jako ostateczny pracownik bardzo istotnego dla społeczeństwa banku powinien zajmować się literaturą fachową, innymi rzeczami, a on jeździ i to jeździ na Ducati. Przedstaw swój motocykl. Ducati 749 Testa Stretta. Testa Stretta, ile to ma pojemności? 749 cm. Czyli jakby głupie pytanie. Piotrek, wybierałeś motocykl, szukałeś czegoś dla siebie. Dlaczego akurat ten model? Zawsze podobało mi się Ducati ze względu na to, że to taki nietuzinkowy motocykl. Nie jest jakiś bardzo popularny, w sensie wyróżnia się z tłumu. No a przy okazji wygląda niesamowicie, fajnie jeździ. No jest to taki bardzo, bardzo przyjemny sprzęt. Za te pieniądze kupuje się motocykl, który ma hamulce Brembo. No, najwyższej jakości osprzęt, więc myślę, że po prostu w porównaniu z Japończykami z tego samego przedziału cenowego jest z wyższej półki. Bardzo dobrze. Jeździsz dość dużo, spotykasz się ze znajomymi, latacie na tych motocyklach sobie wieczorami. Jest to bardzo fajna sprawa, szczególnie jak upał i trzeba się ubrać w kombinezon. To oczywiście jeździsz. Powiedz mi, czy to, że jesteś w kombinezonie dzisiaj, to jest u ciebie norma, czy założyłeś go tylko na zdjęcia, żeby pokazać bezpiecznie, powinnoś jeździć, czy jeździsz zawsze ubrany stuprocentowo? Przeważnie jeżdżę w kombinezonie, chyba że jest 30 kilka stopni na plusie, to założę dżinsy, ale też z ochraniaczami. Jasne, i to jest bardzo mądre, co Piotruś mówi. Nasz przyjaciel Lucky, przy okazji Lucky, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, kiedyś wyjmował sobie z łokci parę kilo asfaltu, po drobnym pozornie szlifie i od tego czasu nigdy, w najgorsze upały nawet, nie zjął z siebie kombinezonu jeżdżąc na motocyklu. To bardzo ważne. Jeżeli nie wiecie, w czym rzecz, weźcie rękę i przejedźcie sobie tak o po asfalcie, to wtedy zobaczycie, co się dzieje. Piotrek, gdybyś miał ocenić to, co najfajniejsze w twoim Ducacie, to co byś powiedział na samym początku? Mówisz o hamulcach znakomitych Brembo, ale tak poza tym, poza brzmieniem. Znaczy na pewno to jest motocykl, który ma niesamowitą stabilność przy hamowaniu. Dohamowanie w zakręcie w ogóle nie ma strachu. Ducati zawsze podkreślało to, że oni robią motocykle, które są przeznaczone na tor i to kompletny przypadek, że one znajdują się na jezdni, bo tak naprawdę ich miejsce na torze. Układ główki, kąt główki, to wszystko jest tak skonstruowane, że on się znakomicie czuje w zakrętach. Jeździłem kilka razy różnymi Ducati i powiem ci, że powalało mnie to, jak one się prowadzą w zakrętach. No, prowadzenie w zakręcie jest po prostu nie do opisania. Wydaje mi się, że mocą go przerastają, powiedzmy 750, nie wiem, Suzuki. A największa wada? Największa wada? Wszyscy się zachwycają omoczącym sprzęgłem, a na przykład ja uważam, że jest to... No, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja jeszcze się nie do końca przyzwyczaiłem do tego łomoczącego sprzęgła, ale niektórzy odkrywają to sprzęgło, żeby je pokazać, jeszcze żeby bardziej. Jeszcze dzwoniło, więc no myślę, że to by mogła być wada. No i troszeczkę przydałoby mu się właśnie więcej mocy. No dobra, a lusterka cię nie irytują? A, lusterka to w ogóle tak jakby ich nie było. Bo to jest znak firmowy Ducati, lusterka. Tak, tak. Żeby spojrzeć w lusterko, zobaczyć, co jest za mną na drugim pasie, to albo muszę schować łokieć, albo się wychylić. Więc lepiej się obejrzeć za siebie, niż kombinować z patrzeniem w lusterko. Piotrek, on ma ładnie wyglądać. Fajna sprawa, bo masz nowy pomysł na motocykl. Będziesz zmieniał prawdopodobnie niedługo, a ten motocykl będzie do sprzedania. Kiedy rozmawialiśmy o cenie tego motocykla, powiedziałeś, że jest dostępny cenowo, cena jest całkiem rozsądna. Wiem, że masz jakieś plany i będziesz zmieniał motocykl w niedługim czasie. To najpierw powiedz mi o cenie, a powiedz mi potem o tym, w co celujesz. Więc tak, ten motocykl będzie do kupienia za 13 600 zł. No jest to motocykl z 2005 roku, więc uważam, że za tej klasy motocykl z takim osprzętem no po prostu cena jest można powiedzieć śmieszna. Więc ten, kto go nabędzie, to będzie naprawdę zadowolony z tego sprzętu. A w co celuje? No tak jak rozmawialiśmy o BMW S1000 RR. Więc to jest absolutny kozak na rynku. Nie ma chyba lepszego sprzętu w tym momencie z litrowych sprzętów, a właśnie chcę już przejść wyżej na tą najwyższą półkę. Więc... Obiecuję, że jeżeli tylko już będziesz miał tą RR-kę, to natychmiast zrobimy z tobą materiał, opowiesz o pierwszych wrażeniach z jazdy BMW S1000 RR. Ja wiem, jak on jeździ, bo miałem przyjemność pojeździć i powiem ci, że no, wrażenie jest powalające. Już podobno Kawasaki szykuje w tej chwili już coś, albo nawet wypuściło coś, co ma konkurować ze 1000 RR.
Ale myślę, że Japończycy jednak trochę zaspali i teraz będą powoli dopędzać BMW. Dlatego, no cóż, gratuluję wyboru i czekam na to, aż stanie w twoim pachnącym garażu. No, ja też się nie mogę doczekać. A gdybyście chcieli kupić ten motocykl, po prostu napiszcie na redakcja@oczamiostrego.pl. Już was skontaktujemy z Piotrusiem. Będziecie mieli kawał historii, kawał fajnego motocykla, no i Elkę Testa Stretę. Są tacy ludzie, którzy uważają, że kariera to jest najważniejsza rzecz w życiu. Gdyby dostali propozycję od jakiegoś dużego koncernu, zwinęliby cały interes, pomyśleliby sobie, jest przede mną kariera. Niezależnie od tego, czy mam się zeszmacić w życiu, czy mam mówić w języku wietnamskim, chińskim, niemieckim. To dla nich nieważne. Ważne, żeby piąć się po szczeblach kariery. Nie można tego opowiedzieć o Piotrku, który powiedział tym wszystkim ludziom, wiecie co, na razie mi się nie chce, pomyślę, może kiedyś indziej. To, Piotrek, prawdziwa twoja historia. Tak, ja miałem marzenia, które ziściły się, a potem w dziwny sposób zrezygnowałem z tego, żeby robić to, co lubię. Właśnie, bo proponowano ci pracę w takich szacownych firmach jak Mercedes i to w dziale konstrukcyjnym. Tak. Pomyślałeś sobie, może jednak nie. No tak, no tutaj nie tylko sprawy finansowe grają rolę, ale też to, że można robić to, co się chce. A tam byś był głupi. Tam byłoby trudniej po prostu. I tak się złożyło, że wreszcie robisz to, co lubisz, czyli firmę HD, czyli Harley'e, które uważasz za jedyne sensowne konstrukcje na świecie. Znaczy, to są motocykle proste i nie sprawiające większych problemów, więc prostymi narzędziami w prosty sposób można zrobić coś ciekawego. Wiesz, Amerykanie to tacy lepiej ubrani Rosjanie w sumie, ale lepiej ubrani i troszeczkę bardziej technologicznie posunięci do przodu. Ciekawa sprawa, bo ty potrafisz wziąć silnik fabryczny i poprawić go na tyle, żeby ten silnik chodził lepiej i bez robienia jakiegokolwiek tuningu potrafisz wydusić z niego więcej mocy, tak słyszałem. Znaczy, to jest sprawa narzędzi i troszeczkę wiedzy, umiejętności czytania tego, co wskazują parametry urządzeń, które się podłącza do silnika, to jest jedno. Druga sprawa to poprawianie fabryki, do których zawsze namawiam moich znajomych, żeby nie ładować bezsensownie tuningowych wałków, które zmieniają charakter tego motocykla, tylko po prostu polepszyć to, co fabryka już stworzyła w oryginale, co daje dosyć ciekawe efekty. No i bardzo dobrze. I dzieje się tak, że silnik na hamowni, twój silnik, jest lepszy od silnika fabrycznego. Słyszałem nawet, że jeżeli przyjeżdżasz do gościa, który pracuje nad cylindrami, to ty stoisz nad nim, no może nie spałą, bo to źle powiedziane, ale stoisz nad nim i pilnujesz parametrów, które ty założyłeś. Tak, no ja mówię, jak ma to wyglądać, jakie mają być odchyłki. Oczywiście czasami to trwa około 3 godzin samo gadanie. Czas w tym momencie w ogóle nie ma znaczenia i nie jest to nigdy, że tak powiem, rzecz taka, z którą wychodzi się z zyskiem, ale jeżeli otrzymuję na końcu efekt taki, jak ja chcę, to jest to coś, co mi daje radość. Piotrek, ty jesteś narzędziowcem. To jest taka w hierarchii ludzi zajmujących się obróbką najwyższy poziom. To są ludzie, którzy potrafią stworzyć narzędzia do produkcji narzędzi na przykład, czyli to jest taki najwyższy poziom w tej branży. Dużo wiesz na ten temat, widzę. To jest narzędzia do produkcji narzędzi są 10 razy dokładniejsze od samych narzędzi. Więc jeżeli mamy do czynienia z milimetrami, to 10 razy to jest 1/10. Ja pracuję przy setkach. I to samo przenosisz na silniki. Ale tak słuchałem twoich opowieści, bo jeżeli ktoś będzie chciał więcej się dowiedzieć o twoim życiu, a naprawdę miałeś życie pokręcone i zwariowane, to gdzie może znaleźć informacje na twój temat? Znaczy, ja nie ogłaszam się, nie jestem jakąś osobą medialną. Ale pisałeś coś. Tak, ale to są opowiadania bardziej z podróży, takie moje różnego rodzaju wynurzenia duszy z powodu, nie wiem, potrzeb, że tak powiem, zaczerpnięcia trochę wolności w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy mechaniczne, to udzielam się na chyba dwóch forach harlejowskim, Apoteoza HD i na forum motocyklistów w dziale Harley Davidson. Tam mam ksywę Fisu, natomiast na forum Apoteoza mam ksywę Fis. Słuchają cię ludzie, ale opowiadałeś mi, że próbowałeś się wdać w jakąś dyskusję i ta dyskusja kończyła się tym, że ty wykładałeś całą teorię i potem już nie było postów. Znaczy, to jest męczące. Ja uważam, że ludzie, którzy mają wiedzę na temat tych motocykli są, tylko się nie udzielają na popularnych forach. Z racji tego, że mają to po prostu albo dla siebie, albo nie chcą się kłócić z laikami.
Ja nigdy nie staram się pokazywać tego, że ja coś wiem więcej czy coś, tylko po prostu mówię swoje zdanie, podkreślam, że to jest moje zdanie i nie musi tego robić tak, jak ja to robię, zostawiając temu pytającemu wolną rękę do wyboru. Dobra, to teraz przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy. Jest z tobą człowiek, który z tobą pracuje. Chodź na chwilę, przedstaw się. Cześć, jestem Paweł, ksywka wujek samozło albo WSZ. I sobie to z Fisem czasem coś zmalujemy. No właśnie, bo ty malujesz motocykle. Robisz mnóstwo rzeczy związanych ze zbiornikiem, z błotnikami. Czy jest taka granica, której byś nie przekroczył w malowaniu motocykla, gdyby ktoś przedpowiedział, ja bym chciał, żeby on był, a ty powiesz, facet, nie, nie, to nie na Harley'u. No jasne. Bałbym się pomalować na różowo na przykład, albo jakieś takie psychodelie tam zrobić na tym motocyklu, że to się jednak nie mieści w kanonie tej, jakże znamienitej marki. Dokładnie tak. No to jeszcze jedno pytanie do ciebie przy okazji, bo grzebiesz te motocykle i powiedziałeś, że łożyska, ułożyskowanie, to wszystko, co zrobisz. Nie bawisz się w ramy, nie bawisz się tego typu rzeczy, raczej do tego nie podchodzisz. Znaczy, nie mam jakichś tam wąskiej specjalizacji. To jest kwestia indywidualna. Jeżeli widzę, że człowiek włożył w ten swój motocykl dużo serca i nie może sobie z pewnymi sprawami poradzić, to dla mnie najważniejszym priorytetem jest to, żeby on docenił, że kupił dobry sprzęt. Reszta się nie liczy w tym momencie. Jeżeli chodzi o szczegóły takie jak zawieszenia czy inne rzeczy, oczywiście można to robić. I to robimy, tylko bardzo ostrożnie, ponieważ w różnym stanie motocykle potrafią przyjść do warsztatu. Nie wszystko biorę. No dobra, to powiem w ten sposób. Tych ludzi można znaleźć. Oni są bardzo głęboko ukryci. Naprawdę, dotrzeć do nich to jest nie lada sztuka. Chociaż oni twierdzą, że w okolicach wszyscy ich znają, a oni wszędzie potrafią dotrzeć bez problemu. Gdybyście mieli problem, to ten telefon, który za chwilę wyświetli się na dole, to jest telefon do Piotrka, a za pomocą dzwonienia do Piotrka znajdzie się też jego przyjaciela, z którym pracuje. Czy ci, wiesz, każdy się jakoś tam puszy czasami tym, co zrobił? Czy gdzieś na jakichś stronach można zobaczyć twoje malowanie? Nie, raczej się tym nie chwalę. Jest to takie, że tak powiem, po kątach robienie i bardzo mała garstka osób jest w stanie to zobaczyć. Nie ma sensu się tym chwalić. Robię to do własnej przyjemności, dla sprawdzenia się, dla radości innych. No dobra, i właśnie tutaj, gdzieś w okolicach Opola, spotykam dwóch facetów, którzy naprawdę poświęcili się Harley'owi Davidsonowi. Robią rzeczy niesłychane, bardzo precyzyjne. Jeżeli masz jakiś silnik, który chodzi nie tak, jakbyś chciał, jeżeli twój motocykl wygląda jak szkarada, odezwij się do nich i na pewno coś skurają. Motoślad kolejny raz na STW Drift Challenge. Wyjeżdżają auta, każdy mruczy bardzo poważnie i bardzo groźnie, ale ma powody do tego, żeby tak mruczeć, ponieważ pod maską silniki w granicach 500 koni z potężnymi turbosprężarkami. Może z zewnątrz wyglądają niezbyt porywająco, bo niektóre z nich wyglądają, jakby się miały za chwilę rozlecieć, ale generalnie drzmi w nich niesamowity potencjał, dlatego też szacunek dla samochodów tego typu jest wielki. Tak właśnie brzmi auto, które ma czym mruknąć. Zobaczymy, co się dzieje w parku maszyn.
wiesz, o świecie zarezerwowanym teoretycznie dla facetów pojawia się dziewczyna i to jeździ tak, że im kapcie spadają. Bardzo dziękuję za komplement. No generalnie uważam, że w ogóle drifting jest bardzo piękną dyscypliną motosportową i nie rozumiem, dlaczego tak mało kobiet jeździ. Właśnie, można się wyżyć, wyładować niepotrzebną energię i agresję, potem wrócić do domu z polegliwa, miła i powiedzieć facetowi, że na mnie to jesteś w porządku. Dokładnie, to naprawdę bardzo wyładowywuje, a do tego wszystkiego nastraja bardzo pozytywnie. Powiem więcej, to taki apel do kobiet i taka informacja, jak przywiozłam jedną z dziewczyn, to na końcu, jak wychodziłyśmy już tak bokiem, to ona krzyczy, Boże, to lepsze niż seks! No właśnie, ale wiesz co, ale jakiś akcent kobiecy jest w tym samochodzie, generalnie jest on różowy. Tak, chcieliśmy, żeby rzeczywiście było widać, że to jest jednak kobieta jeździ tym samochodem, dlatego autko jest różowiutkie, wszystkie elementy, włącznie z zaciskami, włącznie ze środkiem, no generalnie też przyciąga dużo dzieci, dużo zabawy. Słuchaj, to jest chyba jakaś fałka i to taka ósemka pod maską. Tak, pod maską mamy korwetowską jednostkę LS3, 6,2 litra, troszeczkę dłubniętą, więc około 500 koni. Bardzo ładnie, ogarniasz to bez żadnego problemu. Auto jest w ogóle całe zbudowane, naprawdę bardzo profesjonalnie. To już jest właściwie bardziej maszyna niż samochód. Jeździ pięknie, cudnie się słucha, bardzo fajnie. No, V8, które idzie od samego dołu, więc no tak nie, naprawdę... No, ósemka jest cudowna, tak? Więc rzeczywiście nie ma żadnej walki, nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia pod tytułem włączenia turbo. Ona momentalnie, ta charakterystyka jest od samego dołu do samej góry, więc ja sobie delikatnie tak tym gazem balansuję, rzucam, przerzucam masę. Super zabawa. Sądząc z rury doprowadzającej powietrze do silnika, to tam musi niezła turbosprężarka siedzieć. Tam nie ma turbosprężarki. To jest wolno ssące? To jest wolno ssące, nie ma tutaj żadnego doładowania, nie ma żadnego nitro, nie ma żadnego turbo, nie ma nic, to jest wolno ssące. Czyli amerykańska brutalna siła. Dokładnie tak, amerykańskie V8, które tam dużo kucy biega pod maską, tak, ale nie, żadne doładowanie. No to jestem pełen podziwu. I tym samochodem, w którym bardzo ciekawe zawieszenie, widzę, fruwa w powietrzu, auto jest naprawdę zawodowe w każdym calu. Czy ty masz jakiś strzał, może nitro też, czy nie? Nie, zupełnie. Wolnosący, zupełnie bez żadnych doładowań. Tak jak wspomniałam wcześniej, nitro, turbo, supercharger, nic z tych rzeczy. Właściwie samo zawieszenie robi robotę, silnik robi robotę. W pełni może nie do końca w pełni wystarczy, oczywiście mamy plany jakieś na przyszły rok, ale dalej nie chcemy mieć doładowania, raczej jakieś rozwierty, wałki, tego typu rzeczy. Ona się na tym jeszcze tego zna bardzo dobrze. Nikt cię w konia nie zrobi. Jednym słowem, jak będziesz robiła sobie poprawki w samochodzie, powiesz, człowieku, to nie tu, to nie jest tak. Karolina, czy będziesz jeszcze jechała? Tak, będziemy jechali teraz w Top 16, więc będę miała bitwę z moim przyjacielem, więc przyszłam do niego i zapytałam się, czy będzie jednak dżentelmenem i mi da wygrać, ale no myślę, że będzie super zabawa. To będziemy obserwować. Karolina, gratuluję pomysłu na życie, gratuluję wyników, no i gratuluję bardzo fajnego auta. Bardzo dziękuję. Adam Fijał, twórca całego tego przedsięwzięcia, facet, który żył sobie spokojnie i nagle stwierdził, chyba mi trochę odbiło, zacznę zajmować się driftem i zająłeś się tym bardzo profesjonalnie. Tak, no oczywiście, dla ciebie to robię, dla wszystkich młodych drifterów. Adam, ale co jest fajne, to zauważyłem, że impreza rośnie w siłę, jest coraz więcej ludzi, coraz więcej możliwości pokazania tego sportu. Jest pełny sukces, zauważyłem, coraz więcej ludzi. Jakbyśmy tu poprzednio, było trochę publiki, ale teraz potęga. No tak, no publiczność nam dopisała, pogoda jest, po kościele wszyscy przyszli w niedzielę oczywiście na zawody driftingowe, ja jestem bardzo zadowolony, dopisała nam ogromna po prostu ilość, publika. Tak, znaczy publika też, ale zawodników mamy 65, czyli największa impreza w Polsce. No, przeglądałem listy startowe, tam naprawdę trudno było znaleźć koniec tej listy.
No tak, trochę się bałem, że się nie wyrobimy, nie? Ale jakoś się udaje. Mamy do 20:30 pozwolenie tutaj, żeby nie hałasować. Truskawki są troszkę zadumione na działkach. Mam nadzieję, że tu ludzie mi będą chyba... truskawki z posmakiem gumy. Adam, jest tu podobno japoński sędzia. Znaczy był kolega, który przyleciał dosłownie na 2 godziny, przelatując przez Europę. Zaszczycił nas obecnością. No niestety nie zna ani polskiego, ani angielskiego języka, ale gestami pokazywał, że jest okej, albo że jest źle, nie? Także dosłownie 1-2 przyjazdy ocenione przez niego. No, dla nas ogromny zaszczyt. Na pewno rozumiał słowo sushi. Nie, znaczy kolega sushi, tak, zaprosiliśmy go do kolegi do Bellona, ale wiesz, facet nazywa się Sasae Surikomiyashi, czyli małe pocięcie zewnętrzne czy wewnętrzne. No to jest najzabawniejsze, impreza tam się toczy, a ty sobie tu w kąciku, skromniutko, obserwujesz wszystko zza płotu, patrzysz z dumą na twoje dzieło. To naprawdę fajna sprawa i co, pozostaje mi życzyć, żebyś... Następnym razem, kiedy będzie następna impreza, właśnie kiedy będzie? Następną imprezę mamy 6 października, ale pamiętaj, że przedtem musisz przyjechać do nas na Akademię Driftu, gdzie cię serdecznie zapraszam, bo powiedziałeś, że chcesz to robić. No pewnie, że tak. Adamie, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia na kolejnych eliminacjach. No i koniecznie na tej Akademii Driftu. Mam nadzieję, że nie będziesz się ze mnie śmiał. Nie, ja się z nikogo nie śmieję, ale proszę, oddaj już głos do studia. Adam Fija, twórca całego przedsięwzięcia STW Drift Challenge przed Państwem. Bo prosto jest zbyt prosto. O.